Witajcie, kochani! Dzisiaj musimy być bardzo ostrożni. Jak widzicie, wokół mnie jest pusta jak na razie, ale jeśli się bliżej przyjrzycie, zobaczycie tu mnóstwo dziwnych i tajemniczych przejść. Wiecie czemu? Jesteśmy na miejscu włamania, dlatego musimy być właśnie bardzo ostrożni i zbadać tą sprawę bardzo dokładnie. Dlatego zostawcie nam łapki w górę, a my zabieramy się za naszą pracę. Najpierw musimy ustalić, co dokładnie nam zginęło. Bez tego nie możemy ruszyć dalej. Jak na razie, przede wszystkim to, co widzę, to, że jest tu strasznie pusto, a to w końcu plac budowy. Dlatego zaginione są właśnie narzędzia. Tylko kto mógł je zabrać i po co? Tego jeszcze nie wiem, Marszał, ale spójrz, tu jest dziura. Tędy pewnie musiał uciec złodziej. I ha, tylko czemu zabrał nam narzędzia? Musimy to wszystko jeszcze rozpracować. Jak na razie nie widzę tu żadnego sensu, ale przynajmniej znalazłem drogę ucieczki. To może doprowadzi nas do samego złodzieja. I jak, Chase, znalazłeś coś? Bo ja nic, siedzę tu i biegam i nadal nie mam pojęcia, co się wokół mnie dzieje. Musimy jak najszybciej rozwiązać tą sprawę, żeby budowa mogła ponownie ruszyć. W końcu gonią nas terminy i nie możemy zawieść naszych przyjaciół. Masz całkowitą rację, Marszał, dlatego tak bardzo zależy nam na czasie. Może ja posprawdzam tutaj, a ty spróbuj popytać, czy może ktoś kogoś widział, kto by zachowywał się podejrzanie, albo po prostu, czy gdzieś, zaraz, może na jakiejś najbliższej budowie możemy znaleźć nasze narzędzia. Przecież nie rozpłynęły się one w powietrzu, to na pewno. Zaraz, nie możemy tak oskarżać od razu innej budowy. To byłoby nie w porządku. Musimy najpierw mieć niezbite dowody na to, co się wokół nas dzieje. O tak, tak postępują prawdziwi wykrywacze prawdy. Och, całkowicie się z tobą zgadzam, Babu, ale wiesz, nie możemy wykluczyć żadnej opcji. W końcu zależy nam przede wszystkim na czasie. W takim razie, Marszał, niech popyta ludzi, ja pójdę sprawdzić kolejną budowę, a ty tutaj się rozejrzyj. Może włamywacze postanowią jednak wrócić i oddać nasz sprzęt. O, cześć, Marszał, co tam u ciebie? Zobacz, ciach, ale się super bawimy. Właśnie budujemy sobie prawdziwy piracki statek. Chcesz się do nas przyłączyć? Och, wiesz, bardzo bym chciał, jednak mam przed sobą bardzo ważne zadanie do wykonania. Niedaleko, widzisz, tutaj na budowli zaginęły bardzo potrzebne narzędzia. Musimy odnaleźć je oraz złodzieja. I to jak najszybciej. Może widziałeś kogoś podejrzanego albo nasze narzędzia gdzieś. To dla nas naprawdę ważne. Muszę pomyśleć, ale to jest budowa? To nie są jakieś ruiny? Ja byłem pewien, że to jest jakiś opuszczony plac. I wszystkie rzeczy, które tam leżały, to one są niczyje, bo inaczej, och, to naprawdę długa historia, Marszał. Oczywiście wiem, gdzie są narzędzia, ale musisz mnie wysłuchać, zanim wyciągniesz jakieś złe wnioski. Więc my po prostu chcieliśmy się bawić i nikt tych rzeczy nie pilnował. I jak już wcześniej wspomniałem, budujemy nasz piracki statek. Zobacz, nawet przebrałem się za pirata i pożyczyliśmy parę rzeczy. Nie wiedzieliśmy, że są wasze. W takim razie możemy wam je oddać, jak skończymy. Już prawie kończymy. To my nie jesteśmy złodziejami. Naprawdę, musisz mi uwierzyć.
Och, minionku, widzisz, sprawy nie są takie proste. Jak już wcześniej ci wspomniałem, te narzędzia są nam naprawdę potrzebne. Spróbuj to zrozumieć. Musisz jak najszybciej oddać narzędzia. I następnym razem, jeśli chcesz coś wziąć, musisz się upewnić, że ta rzecz do nikogo nie należy. Ale przede wszystkim musimy teraz wrócić na budowę i wytłumaczyć wszystko Chase'owi i Babu. Już na pewno tam na nas czekają. Och, Babu, spójrz, chyba widzę marszał. I zobacz, ktoś z nim idzie. O, to minionek! Zaraz, myślisz, że już to rozwiązali? A może wiedzą, gdzie są nasze narzędzia? Jest tyle możliwości. Na razie nie gdybajmy. Najpierw trzeba dać im szansę powiedzieć, czego się dowiedzieli. Zobacz, już prawie są. Zaraz wszystko się wyjaśni. Och, witaj, Chase. Po drodze spotkałem marszał i usłyszałem, że brakuje wam narzędzi. Już to wszystko wyjaśniłem, marszał, ale my je zabraliśmy, żeby zbudować sobie taki, wiesz, plac do zabawy, a konkretniej statek. Gdybyśmy wiedzieli, że to wasze narzędzia, nie zabralibyśmy ich. Przepraszam za kłopot. Och, oczywiście, nie martw się, wszystko rozumiem. Najważniejsze, że przyszedłeś i mi o tym powiedziałeś. Teraz już sprawa jest rozwiązana, ale te narzędzia musimy dostać z powrotem. Ha, następnym razem naprawdę warto z nami porozmawiać. Ale oczywiście przeprosiny są przyjęte, a jeśli jeszcze nam pomożecie, to wcześniej skończymy i wtedy możemy pożyczyć wam te narzędzia, żebyście razem zbudowali ten swój statek. To co ty na to? Och, to cudowny pomysł. Byłoby super. I dziękuję i jeszcze raz przepraszam. Widzicie, kochani, czasami trzeba tylko dobrych chęci i wszystko może się ułożyć. W takim razie do zobaczenia i pa, pa!